Są takie miejsca i są też takie chwile w życiu, że wszystko, co miałeś, wszystko, co sobą reprezentujesz, to, kim jesteś w danym momencie, zostawiasz. I to są różne momenty, bo albo dzieje się to z przyczyn niezależnych od ciebie, jest to jakaś wojna, jest czas, w którym politycznie coś się zmienia. Są też czasami sytuacje bardzo prywatne, kiedy po prostu zostawiasz za sobą przeszłość. I wtedy zostają gruzy. Jest troszeczkę tak, jak w tym miejscu, w którym się teraz znajduję. To jest Kłanimo. Kłonimo bodajże. Osiedle poradzieckie, postsowieckie, niedaleko Bornego Sulinowa, które kiedyś tętniło życiem, a teraz jest tym, co widać, i czasami z ziemi wystają tylko takie zajęcze łby. Zabawki, które kiedyś cieszyły dzieci, a teraz wystają jak trupy z ziemi. Takie miejsca mają w sobie trudną energię. Takie miejsca uświadamiają, przynajmniej mi, kiedy wjechaliśmy z żoną dzisiaj do tego miejsca, jak wszystko jest kruche, jak to, że budujesz coś, masz jakieś plany, realizujesz jakieś cele, czy po prostu żyjesz. I z powodu jakiejś jednej zawieruchy wojennej, tak jak tutaj u nas w Polsce w 91 roku, wszystko musisz zostawić. Coś, co budowałeś, zostawiasz. A to potem zarasta. Tylko przypominając swoim szkieletem, że tu było kiedyś miejsce, w którym tętniło życie. Ludzie uśmiechali się do siebie, krzyczeli na siebie, łączyły ich bliskie relacje. A teraz jest pobojowisko. To trochę tak jak w Czarnobylu. Wszystko płynie. Hej.